Autosuchar.pl, nie? Tak. Tak. Nowy format. Autosuchar.pl. To już jest, wystarczy nazwę zmienić. Korwax i Mazi. Prezentują. Jego grubawy załóżnik. Korwax i jego grubawy załóżnik prezentują Autosuchar.pl, tak. Dzisiaj dwa auta użytkowe. Tak. Bardzo użytkowe. Przy czym jedno bardziej użytkowe od drugiego. Oba są bardzo użytkowe. No jak to bardziej? Moje bardziej. No twoje jest bardziej użytkowe. Nowojorska taksówka. Aż chciałem Nissan. Przemalować samochód na żółto, ale nie pozwolili nam. Nissan o bardzo chwytliwej nazwie. Jak on się nazywa? NV200. NV200. Nie EE, tylko NV200. NV200. Bo NV200 to jest elektryczny. Bardzo chwytliwa nazwa. NV200. No dobrze. Czy czujesz się jak członek ekipy glazurniczej? Nie, bo ja nie... Z sekretem? No to te trójka powinna być. Te trójka? Te czwórka. Te trójka to już klasyk. Taki... No, tak, te czwórka. Te czwórka. Ale 2.4D. Tak, wolno sądzę. Wąski, klasyczny Wąski. Japoński dostawczak. Tak. No i co tutaj więcej? Mamy wersję kombi pięcioosobowej. Tak. Takiej trochę ucywilizowanej. Ale tylko trochę. Tak to jak... jest ucywilizowany samochód. To jest auto dostawcze z funkcją przewozu osób. Tak właśnie jest. No i co? Proszę bardzo. Bardzo. Żukiem się gorzej jeździło. Oczywiście. No. Lublinem też się gorzej jeździło. To prawda. Święta prawda. Lepszy od Żuka i od Lublina. No. Możecie w to nie wierzyć, ale w tej chwili w Stanach, tak. W Nowym Jorku, takie auta są używane jako taksówki nowojorskie. Koniec świata się zbliża, bo zamiast Fordów Crown Victoria, tudzież... Nie ma już Fordów Crown Victoria. Chevroletów Caprice'ów. Też nie ma. Których też nie ma. No właśnie. Używane jest... są takie wynalazki. Nissany, ale to bardzo dobrze, bo małe to na taksówkę... Małe z zewnątrz, kompaktowe. No dobrze. No właśnie, małe z zewnątrz, a w środku dużo miejsca, bagaże się zmieszczą. A chociaż cholera jasna, Amerykanin, tak, to ilu tam Amerykanów wejdzie na tylną kanapę? No to jest dwuosobowy samochód. Jeden z przodu, drugi z tyłu. I wszystko jest jak w dostawczaku, tylko jakby mniejsze. Tak jakoś tak... Wąski, panie. Wąski. No, dobra ksywa dla tego auta, wąski. Ale nie, o, proszę bardzo, ja w Peugeotie mam tutaj półeczkę. Na dokumenty różne. A tu tutaj mamy... Dyktę. No jako tako to jest zrobione, no jak cię mogę. A właśnie, nie ma zamykanego schowka w tym konkretnym egzemplarzu. Ale jest wieszak na torebkę. Ale jest wieszak na cokolwiek. Mamy w zasadzie dosyć porównywalne auta, bo cena... Ten w tej chwili w promocji kosztuje 64 tysiące mniej więcej, dobrze pamiętam? No. Wziąłem nie tą kartkę, co trzeba. Ale w promocji kosztuje... Ale w promocji około 64 tysięcy. Tak. Ten... Ale ten konkretny nasz, czy od ilu się zaczynają? Dobrze, od ilu się zaczynają? No. 61 tysięcy. Cena podobna. 1.5 DCI, 1.6 HDI. No, wtedy będzie benzyna. I w tym też będzie benzyna. Za te pieniądze. No dobra, tutaj mamy wersje dieslowskie. Tak. 1.6 HDI, 1.5 DCI. Nissan DCI, czyli Renault. 1.5, silnik znany. Tu można piętrowo zamontować dwa. Spokojnie by się zmieściły. Silnik znany z Renówek, Mercedesów ostatnio. Nie ma talii tutaj, więc nie pokażemy z czego również. Ale we wszystkim. Ze wszystkim jest diesel, jak diesel. Tani, mały diesel. Niegdyś się o nim różne złe rzeczy mówiło, teraz podobno każda następna wersja jest trochę lepsza. Od poprzednich, chociaż kto ich tam wie. Jeśli chcecie coś takiego kupić sobie jako alternatywę dla kombiaka, to nie. Dla rodziny, odpuść. To... Jeśli potrzebujecie samochodu do firmy, nie wiem, macie sklepik, warsztacik, dużo gratów przewozicie, to i tak. Ekipę jakąś, która czasem musi coś tam przewieźć. Tak. To... Tutaj cztery osoby z mnóstwem sprzętu do tego samochodu wchodzą. Ten silnik, 1.5, na dostawcze auto. 90 koni. Nie, to wystarczy przecież. Właśnie, wystarczy w tym konkretnym samochodzie z tego powodu, że zawieszenie to tutaj też jest dostawcze. W związku z tym, to jest 90-konna wersja, jest też 110-konna wersja. Nie ma sensu dopłacać, bo z tą 90-konną i tak dochodzimy do granic możliwości, możliwości trakcyjnej zawieszenia. Także spokojnie, 90 koni, wbrew pozorom 1.5 w dostawczaku jedzie. Wystarczy. Ciekawe na jak długo wystarczy, ale jakiś czas jeździ. Kierownica normalnie jak w prawdziwych osobowych. Gdzie? Jak w osobowych. A pozycja kierownicy, no? No? No właśnie. Do tego chciałem przejść. Do tego chciałem przejść. Otóż przesiadłem się z normalnego osobowego auta do tego samochodu. I co? Fajnie. I przez pierwszy dzień... Przyzwyczajałeś się do jazdy tym samochodem. Czułem delikatnie mówiąc dyskomfort. Bierzesz talerz i wiesz, możesz trenować przy obiedzie. O!
No i co? No z tyłu nie jest tak źle, no. Moim dzieciom się spodobało. Moje dzieci lubią dostawcze auta. Siedzi się wysoko. Siada się wygodnie. Przez okno wszystko widać, o jak się siedzi. O. Znaczy, to nie można otworzyć okna, ale... Jedyny problem jest taki, że to jest dosyć wąskie auto, w związku z tym trzecia osoba po środku. Nie ma gdzie. Ekipa tym miksokretem musi być maksymalnie czteroosobowa. Ryczy jak głupi. To dostawczy samochód jest. Dostawczy samochód. Wydaje się, że jakby to miało normalnie 3-litrowego, 4-cylindrowego diesla. Klekocze, ryczy przy przyspieszaniu, spychać wtryskiwacze. Albo 4-litrowego, 3-cylindrowego. Na przykład, tak, w traktorze. Turbospężarkę słychać świetnie. I bardzo dobrze. W żadnym innym samochodzie z tym silnikiem tego klekotu aż tak nie słychać. Teoretycznie jest na suwaki. Zobacz. A tu ktoś już urwał, no. O, jak ładnie, tam w środku jest, patrz. No i teraz... Czekaj, zobacz. Pamiętasz w zmiennikach? Tak. W jednym samochodzie trochę odstawa tapicerka i tam ale tam nie było na koksu szukasz teraz? Jakiego? O, zobacz, jak ładnie. Nie no, widzę no i co? Staranność wykonania. A teraz to zapnij. I to jest... I to jest bagażnik! I to jest... Jak nic nie dało? Jak to? O! I to jest bagażnik! To jest bagażnik! Widzisz jak dało? Nauczyliśmy tam jest bagażnik. Wprawdzie kazali nam bez okularów to robić. Bo oczu nie widać, a oczy są bardzo ważne. Ja też wolę jakichś nie widać, zwłaszcza w poniedziałek. Ale bagażnik jest naprawdę... Bagażnikowy! O! Tak. Zasadniczo tak. Zaraz. A to jest właśnie taka dykta. Oho! I to jest tajemnica doskonałego prowadzenia się tego auta, proszę i pana. I bardzo dobrze. Jeździ ale... jak taczka. Więc podsumowanie do tego jest takie, że do wybranych zastosowań, ależ owszem, czemu nie, ale na pewno nie jako alternatywa dla zwykłej osoby. Przed użyciem należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Nie. Nie, wcale nie. Nie, po prostu jeśli ktoś to potrzebuje... jest samochód do roboty. No nie, jeśli ktoś potrzebuje samochodu do roboty, no to jaką ma alternatywę? No? Taką Brzuch Lublin. Taki prosty samochód do roboty, to zawsze dobrze, to jest za te pieniądze jest całkiem znaczy za te pieniądze, poczekaj, w promocji, czekaj. Przepraszam. No właśnie. Za te pieniądze w promocji, no bo mamy już no właśnie. Prawie październik. Bo da się to, proszę mi nie ziewać z tyłu. Mamy już kwestie finansowe są ważne, kręci się to. Tak, mamy już prawie październik, a można cały czas kupić samochody z ubiegłego roku w promocji. Standardowa cena tego auta to jest prawie 80 tysięcy. Ale standardowa, no. 80 tysięcy trochę dużo jak na to. No standardowa. Ale są wyprzedaże. Ale są wyprzedaże ubiegłoroczne. Mamy październik prawie. Zaznaczam jeszcze raz. Chodliwy? Chodliwy towar. Chodliwy towar. Czyli jeśli chcecie kupić japoński samochód, którego wam nikt nie ukradnie w Warszawie i w okolicach. Tu bym tak nie był taki pewien. A co, że silnik będzie potrzebował do tego, do talii? Na przykład. Myślę, że się już nie pasuje do talii. No. Ja nie zmieszczę. Dobra, nie, słuchaj, dobra. Kończymy to. Silnik już pokazywaliśmy silnik w tym samochodzie. Silnik 1.6 HDI, widzieliście go na pewno w wielu naszych pięknych produkcjach. Dokładnie wspaniałych, tak. Kultowych. Uwaga, idę przod, nie odwracając przodem. Się do kamery. A dlaczego chciałbyś z tamtej strony być? Z tamtej strony. No. Ten drugi przód. Ten drugi przód. No, proszę bardzo. A tutaj wsiadamy. Ja też muszę wsiąść? Dobra, wsiądę. I co? Czujemy się jak w normalnym samochodzie. No może nie do końca osobowym, ale też nie dostawczym. Wiesz co, jak się przesiadłem z normalnej osobówki na ten samochód... To czułem się trochę to inaczej. To czułem się zupełnie normalnie. No właśnie. Da no. się tym jeździć. To jest, nie, no tamtym też się da powiem jeździć. Ci tak, to jest dobra alternatywa dla kombi rodzinnego. Tak naprawdę dla jakiegoś... To jest tańsze od vanów, no. kosztuje mniej więcej tyle samo. Praktyczniejsze od vanów. Bez pawlacza i tak dalej, mógłbym tym jeździć na co dzień. To jest bardzo fajne. Nie praktyce. Tylko ty. To jest auto, które się nadaje jako auto rodzinne wprost. Jest szerokie. Z tyłu trzy osoby z powodzeniem się mieszczą, bo ten wnętrze jest naprawdę szerokie. Nie jest przesadnie szybkie. No i ale to i nie tam. Ma znaczenia nie musi być przy takich szybkie. Samochodach i przy tym, co się teraz dzieje na polskich drogach. Całkiem fajnie się prowadzi. Nie jest to znośnie. No. Znośnie, bez rewelacji. To jest taki no, to dobry, jest przeciętnie. Taki osiołek, no. Do codziennej jazdy. Doskonałe auto na co dzień. Praktyczne. Powiem ci tak, do wożenia rodziny ani przez chwilę bym się nie zastanawiał. Do wożenia rodziny ten samochód jest tak bez porównania lepszy od ale tamtego, dla tamtego Nissana. Tak. Jakby go nie było widać w kadrze. Bo być może ale tynki miksokretem lepiej Nissanem. Natomiast do roboty, no właśnie. Do jakiejś takiej drobnej logistyki miejskiej i tak dalej, do wożenia towaru na nie za duże odległości,
Nissan jest dużo lepszą propozycją, ma dużo więcej miejsca w środku. No i dużo więcej, znaczy dużo więcej do niego można zapakować, no, tak? Jak ktoś ma resory piórowe, proszę pana, tam można nawrzucać i nawrzucać, tak. O. No i no. Co, to ostatnie podsumowanie. No żal, że musimy to auto bardzo oddać. Żal. Bardzo żal. Najchętniej bym go nie oddawał, zakopał. Drogi Peugeotie, jakbyście mieli jeszcze jedno takie na dłużej do albo Citroen może być. To my przyjmiemy oczywiście, tak. Zajmiemy się jak swoim. Tak. Będziemy dbać. Dbamy o jako swój. Szanujemy. Dbamy. Tak. Bardzo nam się podobają te auta, lubimy je, doceniamy. No i co? I to wszystko. I to wszystko. Podsumowujemy. Tak. Wy też pewnie, jak sobie takie coś kupicie, to też pewnie polubicie. Polubicie na pewno. Nie można tego nie samochodu nie polubić. Nie, no nie można. Ale nie jest. No co, a Paweł jeździ od ilu lat? Berlingiem? O, i mówi, że nie, to jest, no jak Paweł no, jeździ. I mówi, że to jest, ale nie no, mówi, że to jest najlepszy samochód, jaki jeździ do tej pory. A wcześniej miał Toyota, Subaru i tak dalej, a teraz jeździ takim kartoflem i mówi, że to takie dobre. No właśnie. No bo jest ja uniwersalne skoro i pasuje. Paweł tak mówi, no, to. Ale nie no, jest uniwersalne, można wozić nim wszystko. To prawda. No, to co? Podsumowaliśmy, wyłącz kamerę. Tak, wyłącz kamerę.